23 sierpnia 2024. Jesteśmy w starym folwarku nad jeziorem Wigry. Wigry. I będziemy tutaj odbierać zaraz pakiety na jutrzejszy bieg. A bieg, tylko zamknę samochód. A bieg będzie jutro. Większa część ekipy, cisnę ile mogę, będzie startowała w pogoni za Bobrem, 13 km. Tak. A ja z Alutkiem maraton Wigry w koło jeziora. No niecałe w koło jeziora. I tak się będzie działo. Także idziemy tutaj. Stąd będzie startował jutro bieg właśnie dziewczyn. Znaczy wszystkich z 13 km z placu na starym folwarku. A my tutaj jutro będziemy przybiegać, bo my startujemy. Maraton startuje spod klasztoru. O, a tu jutro będziemy dobiegać. A ja słuchajcie, dostałam ten. Maraton Wigry. A te koleczka. Jak tam? Wszyscy już odebrali? Ja chciałam z tuptuty pooglądać, ale. Ho, ho, ho. No dobra. Amatorzy tutaj pogoń za Bobrem, tak? A zawodowcy idą tutaj, maraton Wigry, także. Nie zaczniemy, prawda? Nie bardzo. Są emocje, jest napięcie. Tam jutro będziemy stać, możesz tam pokazać. Na tym pudle. Może tak, może nie. Może tak, może nie. Dobra. Jak wszystko jest? Jest. Co tam dostaliśmy? Szybki unboxing. Szybciutko, proszę bardzo. Dużo nie, też nie ma tutaj tych rzeczy. Mamy bufika z logo Maraton Wigry. Ładnie. Tutaj mamy chipa. A tutaj mamy opaskę na żarcie. I to jest chip, a to jest Dale. I mamy bardzo fajny, taki gumowany numer startowy. Niezatapialny. Niezatapialny, bo jakbyśmy w jeziorze Wigry wylądowali, to akurat się nam przyda. Wow. I trytytka. A sama torba? Bufik. Gustowna? Proszę, bardzo fajna, elegancka. A bardzo proszę ładna. Zaprezentować. Tak. Jak się nosi? Na prawej świetnie. Bardzo ładnie, a lewa? Nie, no to dobrze, na lewej. Nie, to jest, dla prawo i dla leworęcznych. To było, nie wiem, jesteśmy po odbiorze pakietów i siedzimy sobie teraz w knajpce tutaj pod sieją. Bardzo przyjemne w starym folwarku. Zobaczcie. No i teraz tak, jakie macie oczekiwania co do jutrzejszego biegu? Dorwać Bobra. Dogonić Bobra? Dorwać Bobra. Tylko z rozpaczą. Nie umrzeć w upale. To Kasia to bardziej chyba miejsce na pudle. Ja też tak myślę. Nie. A nasz support? Ja nie biegnę. Ja was pilnuję. Nasz, żebyśmy się nie pogubili w lesie. Tak jest. Żebyście się nie przegrzali. Aluś? No ja to mam złe przeczucie. O, ten to ma zawsze. Aluś, bo jeszcze się nie dobiegnę. Ale tego nie widzisz. Nie widzę tego. Widzisz. Może akurat się uda, nie wiem, zobaczyć. Dzieci, a wy jakie macie oczekiwania co do jutrzejszego biegu? Także dziękujemy za taką wyczerpującą odpowiedź. Młodzież. Jakie ja mam oczekiwania? Człowiekiem numer jeden. O, proszę. Nie, ty jesteś. No już ta się rozumie. Ale nie mam oczekiwań. Będzie bardzo fajnie. Kasia, ty lubisz występować. Tak, ja się spodziewałam, że będzie bardzo dużo grzybów. A Kasia lubi po drodze zbierać grzyby, także biegnie z koszykiem wiklinowym. Tak, ja na końcu, bo będą grzybki. I to są moje oczekiwania. Dobra, dobrze. To wszyscy mamy tyle. Dziękuję. Tych soczewiaków? Musimy to przerwać, ponieważ wszedł barszcz z soczewiakiem. Spójrzcie. A jak się zabierać do tego? Typowo tutaj tradycyjna, regionalna potrawa. Było bardzo dobre, polecamy. Tak, polecamy. A teraz takie odkrycie i to Alek, tam Alek siedzi, także Alka odkrycie. Takie dwie monety. Takie o, takie.
i co? Czary mary. I tutaj jest złotóweczka, a do 50. Kopiejek ukraińskich o wartości 8 groszy. Czyli można zamiennie używać do wózków, do automatów. Do automatów takich biletowych, na tace, parkingowych. Na tace. Na tace. Do świętego Antoniego w kościele. Taka ciekawostka z maratonu Wigry. Korzystajcie. O ptaka, chciałam o ptaka powiedzieć, o surawiach. Ale ja chciałem coś powiedzieć o tym, że tutaj można na tej okolicy tego parku wigierskiego spotkać żurawie. A my z żurawicy. A my jesteśmy z żurawicy. To tyle. Ale to się, powiem wam, to się łączy piękną klamrą. Naprawdę. Z tymi kopiejkami? Tak. Broń Boże, tego nie wrzucać. Dobra, a my naprawdę jeszcze dużo nie wypiliśmy. Także... Sierpień, poranek, 7 rano i jesteśmy na naszej przystani na noclegu. Takie mamy właśnie widoki. Kawusia na pomoście. O, Kasia już przygotowana. Rozgrzewka jest. Czego chcieć więcej? Siadamy, pijemy, cieszymy się życiem. Nie ma to jak kawa z rana. No i tak właśnie sobie tutaj chillujemy jeszcze przed biegiem. A wciągnęłam, nie wciągnęłam. A tam w oddali, za tymi drzewkami wyższymi, jest klasztor Wigry. Kamedulski klasztor, w którym Ojciec Święty przebywał i pływał tutaj po jeziorze Wigry. I stamtąd my z Alkiem o 9:30, tak jak wspominałem wczoraj, startujemy. Dobra, kółeczko zrobione. Pijemy kawę. Maraton Wigry łączy się z Ultra Roztocze. Takie tu mamy powiązania. I to bieg, i to bieg. Bobrowe. Maraton Wigry, pogoń za bobrem. I bóbr w Ultra Roztoczu. Prawie wszyscy wstali i tutaj jeden z naszych uczestników, przypadkowo spotkany, chcielibyśmy mu zadać pytanie, jak się czuje przed biegiem, tym razem bobra. Tym razem bobra? Dobrze się czuję. Mam nadzieję, że tam, że podołam, że tym razem nadążę za dziewczynami, że mi nie uciekną z tym bobrem. A czy ta pogoda bezchmurna pana lekko nie niepokoi? No tak, ale tak lekko. A, tylko na ten moment. Na ten moment. Później może być gorzej, tak? Potem będzie mi wszystko jedno. Czyli nastawienie jest pozytywne. Tak. To jest tylko 12,5 km. Troszkę spocenia, bólu i po wszystkim. No, tak. Dobra. To temu panu już podziękujemy. Teraz ten pan z dłuższego dystansu, tutaj przypadkowo spotkany na tym tutaj pomoście. To proszę, może pan coś powie, coś. Ja chciałem powiedzieć, że cieszę się bardzo, że jestem tutaj na tym biegu. Trochę jestem nieprzygotowany i taki lekko zaniepokojony, jak to wszystko pójdzie. Naprawdę. Bo niby wszystko dobrze, ale jakoś tak... Ale wiesz pan, że jak pan wstaniesz już na trasie, zaczniesz biec, to jakoś to pójdzie. Jakoś to pójdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Cieszę się, bo fajna jest pogoda. Wszystko tak, jak powinno być. No, tak o siebie trochę, ale ma być dobrze. I będzie. I coś jeszcze? Nie. A te panie już mówiły tutaj, tak, obydwie. Tak. No także ja one już, widać już euforię. Radość, także.
za Ludkiem przygotowani, zwarci. Jesteśmy pod klasztorem kamedulskim nad jeziorem Wigry. Support jest. Support nasz tutaj, o. Ania, Kasia. I lecimy na start. Biegacze około 280 osób. Więcej jest na maratonie. Na pogoni za Bobrem jest około 180. A tam, o, widzicie w tle klasztor kamedułów wigierski. Chodźcie, jedźcie, bawcie się, poznajcie nowych ludzi przede wszystkim. Ba, poznawajcie ludzi nie przez internet. Face to face, podejdźcie do człowieka, przywitajcie się, dajcie rękę, powiedzcie cześć, mam na imię. Ja na przykład Paweł. To tak ze starych czasów się robiło. Cześć. Cześć. Właśnie tak to się robi, tak to się robiło. Tak jest, ustawiamy się. Pamiątkowe zdjęcia, jeśli ktoś takiego jeszcze nie zrobił. No i za chwilę ruszamy. Trzymaj się. Nie słyszę! Czy jesteście gotowi? Tak! A momencie! Lendorik Prawa! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dzięki! Ale mamy troszkę z górki. Jak cię biegnie po 5 km? Po 6. Bardzo fajnie. Trasa nie jest wymagająca. Trochę słonko daje, ale są też momenty takie, że się biegnie fajnie w cieniu. Dajemy radę. Atmosfera jest na 5. I oby tak dalej. Bez spinki niepotrzebnej. Bez ciśnienia. Mikołajewo. O, i teraz będzie piękny bieg. Cały czas w cieniu i to jest zbawienne przy takiej bezchmurnej i ciepłej pogodzie. No za chwilę będzie dyszka. Tempo jak nie na ultra.
bardziej jak na biegu ulicznym. Kładeczki w jakichś mokradełkach. Antypoślizgowa siateczka. Dokładnie. Jednak tutaj jest przygotowane, to nawet drewniane wygódki dla nas. O, plażyczki. Patrzcie, jakie piękne pole kempingowe. Można odpoczywać na Suwalszczyźnie? Można? O, i kładeczka. Dzięki. Wow. No pięknie. O. Dzięki. A macie kole może? Nie ma koli. Oj. Za wolno biegliśmy. Za wolno. Nie zasłużyliśmy. Kola była na ostatnim punkcie. Jest ultra zając, to musi być ważny bieg. Albo przynajmniej fajny. Albo przynajmniej fajny, tak. Tak dbają o biegaczy nad Wigrami. Dzięki. Właśnie. To jest to. Może się uda. Dzięki. Cześć. No, to było piękne. Na 20 km. Super punkcik. Świetnie wyposażony. Wszystko co najlepsze. Szarloteczka. O. Trzeba się jeszcze poczęstować, jak można. Bomba. Szarlotka bomba. Dobry arbuzik? Chyba piąty. Ojej. Ciepły chłopak. No dobra, lecimy. Ale samo się nie przebiegnie. Lecimy. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Przemieszczamy się pomału na miejsce startu, gdzie będziemy, rozpoczniemy naszą przyjemną męczarnię. A mogliśmy jechać do galerii w Suwałkach nad jezioro, ale po co? Można biegać. Macie ten pasek? Także tak. Czerwony. Jak tam? Dobrze. Będzie jasno. Krótko jest. Krótko? Cieplutko. A, cieplutko. Troszkę cieplutko. No i co? Będziemy chyba odliczali, co? Krzyku, bo to już jest ten czas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Naprzód, naprzód.
naprzód! Hajra, 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 hajra! Postanowiłem wreszcie coś nakręcić, bo po drodze jakoś tak nie składało się. Straciłem dwa razy świadomość. Katarzynie, pogratulować, bo dzisiaj naprawdę dała czadą dziewczyna. Tak, to prawda, potwierdzam. Jako drugi reżyser swoim autorytetem potwierdzam. Ale jak było, powiedzcie tak, oprócz tego. Ciężko, łatwiutko. Gorąco. Słuchajcie, dostałem informację. I mało wigier. Że w namiocie z pożywieniem ktoś zostawił okulary Batmana. To parę punktów było widokowych. Ale niedosyt pozostaje. Tak. Okej, okay, macie niedosyt wody. Do namiotu, tam te okulary może odzyskać. Okulary Batmana. Cokolwiek się znaczy, taką informację dostanę. Okulary Batmana do tak, bo Kasia przybiegła pierwsza, jeszcze rozbierała ten koszyk grzybów. Zdążymy? Dzięki. Wow. Jeszcze kolejka. Przystanek kolejeczki wąskotorowej w Wigrach. No pięknie. Na razie 25 kilometr. Przed chwilą był kolejny punkt. Bardzo dużo punktów na tej trasie. Alek na razie został z tyłu. Przed chwilą dostałem SMS-a od Grzesia, czyli teraz blok pozdrowień, póki jeszcze mam siłę. Pozdrowienia szczególnie tutaj dla gospodarzy, dla Joli i Grzesia, którzy niestety w tym roku nie było dane im nam kibicować. Ale kto wie, co będzie za rok. Gdzie nas nogi poniosą. I dla wszystkich pozostałych, tych, co biegną Bobra i tych, co trzymają za nas kciuki. Wszystkim dziękujemy za wsparcie. Piąty kilometr za mną, zostało 7 niecałe. Dużo lasami biegniemy, dzięki temu jednak trochę nas jakoś tak łaskawie traktuje nas to słońce. Jesteśmy w cieniu, a tutaj teraz idziemy fajną kładeczką. No piękne te kładki. Końca nie widać.
O rano. No. To jest coś. Pięknie. To co, tygrysy lubią najbardziej. Tak. No chyba trzeba by było może. Wypadałoby. Kilometr. Wow. Tutaj jest pięknie. Wy się pojawiacie przy spączkowaniu, jak Boga kocham. Po prostu. Witamy na ostatnim bufecie. To już będzie szaleństwo. Tak. Pas poproszę. To tutaj, proszę. Izo tam. To różowe. To różowe to jest super. Super. Tak. Porzeczka, tak. O, końcówka jest najładniejsza. Pięknie. Tu jest. Kemping nad samą wodą. Super. No i 41 kilometr. Już w nogach. 4 godziny 38 minut. O! Zmieścimy się? Tak, tak, bez problemu. O! Na zakończenie piękne kładki. Tam klasztor. W oddali. Tu piękne jezioro Wigry. Tutaj kajakarze. A my zbiegamy. Ściganie się zostały. Tak. Brawo! Cześć kochany! Zobaczcie, co tu się dzieje! Piotrek! Aż trzech biegaczy! Zróbcie hałas! Wielkie gratulacje! To na mecie! Splendor i chwała! Pomyliłem się mówiąc trzech biegaczy, bo kolega mi zrobił wydaje z Bobra. Anioł, brawo! Tutaj filmy, zdjęcia. Jest nasz dinozaur. Dawaj tu. Zróbcie sobie zdjęcie z dinozaurem pamiątkowe. Brawo mężu. Panie pierwszy reżyser. Piotr, zmieściłeś się w 5 godzinach. To chyba dobrze. Bardzo dobrze. Ania, dobrze? Dobrze. To znaczy, że dobrze. Bardzo dobrze. Na namiocie! Splendor i chwała! I tutaj kolejnego zawodnika, już dziewczyny witają! Darek, słyszałem, Darek? Alek! Z numerem 145, Alek poniżej, chciałem powiedzieć, poniżej 5 godzin, poniżej 6! Brawo! Niesamowity wyczyn! Takie małe podsumowanko z mojej perspektywy co do biegu 42 km. 3 godziny 4 godziny 55 4 godziny 45 minut już chciałem się rozpędzić. 3 godziny. Wielkie gratulacje. Mi się wszystko podobało. Trasa była bardzo fajna. Punktów było według mnie za dużo, bo były co 5 km.
bądź nawet co 3 km w paru razach, parę razy. I jedna rzecz, która mi się nie podobała i którą muszą poprawić organizatorzy, to był brak koli. Kola musi być na biega. No co wy, na punktach odżywczych. To w ogóle nie ma kwas chlebowy zamiast koli. A oto właśnie biega kolejny. To chyba jakiś żart. Zawodnik już niespiesznie. Ma być kola. Uniósł rękę na znak zwycięstwa. Jeszcze parę metrów. A teraz chciałbym zapytać się tutaj parę innych osób. Już jest na mecie, już wierzę. Zrobił wszystko, co mógł. Zobaczcie jakimiś teraz, co się dzieje. Jaka gromada zawodników. Jeden, drugi, trzeci. Ale wpadają już tutaj. Ale to początki kochani. Takie najgorsze. A poza tym? A poza tym było fajnie, cała gorąco. Cała grupa zawodników przekroczyła linię mety. Wigier na wielkie wigramy. Brawa. Niestety. Ale coś to tym było, że ja też miałem wrażenie, że tych wigier było faktycznie zbyt mało. Wielkie gratulacje. Ale były takie gładki troszkę pod koniec. Także... Ja czuję niedosyt tej wody. Czyli za rok 40. Wtedy się tak nasycisz. A my witamy kolejnego zawodnika z numerem 12. Wielkie brawa! A Anusz, a ty? Ja tak jak Kasia. Czyli... Nie jestem zmęczona kompletnie, bo, no bo biegłam tak sobie naprawdę spokojnie i było bardzo gorąco i jakoś sobie pomyślałam, kurczę, no nie, już... Wielkie gratulacje dla każdego z zawodników. I było bardzo miło po drodze, byli bardzo, bardzo mili ludzie. To prawda, to trzeba bardzo przyznać. Bardzo mili ludzie, naprawdę. My na przykład, mieliśmy taki dodatkowy punkt odżywczy, nie pamiętam, na 15 kilometrze, taka oddolna inicjatywa, po prostu ludzie, stolik plastikowy, szklanki, takie arkoroki te i lali wodę tam, naprawdę. Super! Taka starsza pani, prawie gdzieś pod 80. Tak? Ja tylko żałuję, że nie skorzystałam, bo mi brawo, ta brawo, pani brawo, chciała brawo, widzę zawodniczkę, widzę zawodnika, oni ja pędzą. Ona czy on, ona i czy on, ale ona przyspiesza. Widać, że jest determinowana i jest! Wielkie, wielkie brawo! A on uśmiechnięty, myśli sobie, tacy są życzliwi ludzie na towarzyszych. Nawet rowerem chcieli podwieźć. To się nazywa życzliwość. A tu kto? Mistrz drugiego planu, a tobie się co podobało? Józka, ale gratulacje, biegi. Bo i tak poniżej 5 godzin. Ja też biegłam 42 km. Ja widzę w oddali kolejnego. Chyba gdzieś tam w myślach. Zadowolony, niespiesznie. Zuzia, tobie co się podobało? Już wie, że już ja jest. Byłam pierwsza na bieg na 100 km i ja wygrałam. Wielkie gratulacje, Rafale. Ja jestem najlepsza, tutaj biegacze. Czy wy czasem nie konfabulujecie? Dodatkowy medal już na szyi. Już się ziściło. No dobra. Już mamy ostatni nasz dzień, 26 sierpień. Rozjeżdżamy się wszyscy, każdy w swoją stronę, czyli część do Lublina, część do Przemyśla, a my do Gdańska z Kasiunią. No i co? I chciałbym tu wszystkim oficjalnie podziękować za ten nasz wspaniały wyjazd. Było fajnie, wszystko się udało. To co? Także mam coś powiedzieć. To coś proszę powiedz. To była piękna pogoda, wspaniała rywalizacja, przygody, żaglówki, kąpiele, woda, ogniska, wszystko było. My byłyśmy w Saporcie i my dbałyśmy o wszystkich i było super. Tak. I dałam czadur. Super bieg, pozdrawiam organizatorów biegu i władze miasta Suwałki. Było wszystko super. Było cudownie i do następnego razu, oby rychło. Fajnie było. Dmuchańce. Co, były najfajniejsze wczoraj, nie? To była petarda. Dziękowały już wielokrotnie. Może, a ktoś nagrał te dmuchańce? To jeszcze będzie może jakaś przebitka z naszych wczorajszych dmuchańców. I jeszcze tu moja Ania. I tu jest tak pięknie, że na 100% na Suwalszczyznę będziemy wracać. Serdecznie pozdrawiamy tych gospodarzy naszych. Bardzo. Yeah.
możesz zjechać. Ja zjeżdżam. Ale na to 3, 4, 5. Ale nie było. Cześć, Juniu. To dla was będzie skok. Jest, nareszcie brawo. Brawo, Zuzia, Zuzia Master.